Jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej Wielnej, oraz, a może przede wszystkim, yy, współzałożycielem Uczniowskiego Klubu Sportowego Trójka Staszkówka Jelna, w którym od samego początku pełnię funkcję prezesa oraz trenera pierwszego zespołu. Yy, uczniowski Klub Sportowy Trójka Staszkówka Jelna powstał w 2010 roku i z dumą mogę powiedzieć, że z malutkiego klubu, yy, w którym na początku było 10 zawodniczek, aktualnie 8 lat później, Jesteśmy klubem, który, w którym trenuje na co dzień 150 piłkarek z Nowego Sącza, powiatu nowosądeckiego oraz ziemi gorlickiej. Przez te 8 lat wspólnie z całym zarządem naszego stowarzyszenia udało nam się klub wywindować na jedne z najlepszych miejsc w Polsce w kategoriach młodzieżowych. Nasz klub odnosi znaczące sukcesy w różnych rozgrywkach. W ubiegłym roku zdobyliśmy brązowy medal w Mistrzostwach Polski Młodziczek. Kilka dni temu w Białymstoku nasze dziewczęta wywalczyły również brązowy medal mistrzostw Polski w kategorii U16 w futsalu. Nasze stowarzyszenie aktualnie posiada w swoich szeregach 7 reprezentantek Polski oraz 12 reprezentantek województwa. Dla mnie jako dla prezesa tego stowarzyszenia najważniejsze jest to, że dzięki naszej działalności yy, klub funkcjonuje w ten sposób, że zawodniczki mają zapewnione bardzo dobre warunki do rozwoju. I za nic nie muszą w naszym klubie płacić, co jest bardzo ważne. Zapewniamy im szkolenie, zapewniamy im wyjazdy, zapewniamy im sprzęt sportowy i jesteśmy w tej chwili klubem, który, który jako jedyny w Małopolsce chyba posiada zespoły we wszystkich kategoriach wiekowych. Jest to 7 kategorii wiekowych. Odnosimy sukcesy na etapie wojewódzkim, ogólnopolskim. Bardzo dziękuję osobom, które nominowały mnie do nagrody Sądeczanin roku. Jest to dla mnie oczywiście zaskoczenie, ale przede wszystkim olbrzymie wyróżnienie. Na pewno w naszym mieście są osoby, które zasłużyły na tą nagrodę. Natomiast bardzo się cieszę, bo jest to kolejna forma promocji dla klubu, w którym jestem prezesem. Jest to dla mnie olbrzymie wyróżnienie i zaszczyt.